Pojedynek na kule. Występują Stefan Knotę, Tomasz Kozłowicz, Ryszard Olesiński, Wojciech Szymański, Andrzej Gawroński. Rancho Duffy'ego. Wstęp wzbroniony. Teren prywatny. Przejścia nie ma. My przymieramy głodem, a na tym pięknym rancho jest jedzenia w bród. Może się zakradniemy i je zwędzimy. Ale schodzę! Chyba masz kuku na muniu. Nie wiesz, że właścicielem tego rancha jest Don Dziubas de la Sknera alias de la Kwak młodszy? On nie toleruje biedaków. No proszę! Nędznim trudzi depczą moją urodzajną ziemię. Tysiąc raz wam mówiłem, kmiotki, nie chcę tu widzieć waszych ogonów. Psujecie tylko powietrze. Proszę przyjąć nasze przeprosiny, senior Don Dziubas. Nie chcieliśmy pana obrazić. Kto ci pozwolił się odzywać? Ha, co za bezczelność. Od dziś muszę się zabrać za zwalczanie biedoty. Pomyślcie więc, jak się bronić. Gdyby tutaj był mój kuzyn Speedy Gonzales. Już ja wam pokażę, gdzie myszy zimują. I daruj sobie te gadki o Speedy Gonzalesie. To mityczna postać. Yeah! Zgubił pan dziób, senior Don Dziubas. No i grałeś się, szkodniku. Przed ciebie straciłem twarz. Wyzywam cię na pojedynek na kule. Co, proszę? Nie słyszałem o takim pojedynku. Jak to się robi? Już niedługo się dowiesz, amigo. Nie będzie żadnych pistolecików czy szabelek, tylko wielki kaliber. Pokonam go za pomocą siły umysłu. Opracuję super tajną strategię. Aha, ten szkodnik pewnie coś knuje. Lecz ja mam lunetę dalekiego zasięgu. Ej, to nieładnie szpiegować, nie kantuj. Zapłacisz mi za to? Przekliniesz dzień, w którym mnie spotkałeś. Santa Tortilla. Ihaha, andale, andale, epa, 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 epa. Oh. Ihaha, arriva, arriva. Epa, 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 andale. Czego chcesz, gryzoniu? Leci pańska kula, senior! Kule armat nie są drogie. Nie wolno ich marnować. Hej, szkodniku! Zaraz powiększysz grono aniołków! Walczysz nie fair! W mojej armacie nie ma kul! Zabrakło mu kul armatnych? Prawda, jakie to przykre! Nie martw się, amigo! Mam ich pod dostatkiem! Chętnie ci podeślę parę sztuk! O co znowu chodzi? Amigo, możesz mi pożyczyć kulę? O, jasne, pewnie. Zaraz dostaniesz jedną prosto w nos! Gracias. Zwrócę ją panu jak najszybciej. Natychmiast oddaj moją kulę! I to już! Wracaj! Słyszysz? Otwieraj prędko! Oddawaj moją kulę armatnią! Proszę, senior de la Sknera. O, zmienił pan zdanie. Gracias. Nie ma za co, amigo. Cóż, zaminowałem już cały teren i tylko ja wiem, gdzie są miny. Teraz wiemy obaj. Oddawaj mój plan. I jak ja teraz wrócę? Bez planu nie wiem, gdzie są miny. Spoko, senior, ja cię poprowadzę. Przeczekasz? Z łapką na sercu, senior. Cóż, trudno, idę. Pierwsza mina. Druga mina. To była trzecia. A teraz czwarta. Wcale nie potrzebował pan planu. Żadnej pan nie ominął. Spływaj. Ej, senior Dziubas, poddaję się!
Co? Masz już dość, he? Si, trochę mnie znudził ten pojedynek. Wracam do domu coś przegryźć. Poza tym chyba będzie padać. Ii-ha-ha! I co wy na to? Wygrałem pojedynek. Muszę to jakoś uczcić, to prawdziwe święto. Na swoją cześć puknę sobie z 21 armat. 18, 19, 20, 21. O, rany. Siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Co? Tylko 20? Si, dokładnie 21.